Cześć, Michał Kapery z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Zaczynamy od update'ów w kwestii sytuacji zdrowotnej Aidosa Yerbosunulego, który trafił do szpitala po przegranej sobotniej walce o pas WBA kategorii super średniej i wedle wielu źródeł znajduje się aktualnie w stanie śpiączki farmakologicznej. Wczoraj promująca Kazacha grupa Suleiman Promotions wydała oświadczenie, w którym czytamy m.in. Aidos przebywa teraz w jednej z najlepszych klinik w Minneapolis. Lekarze przekazali, że jego stan jest stabilny i wkrótce wyzdrowieje. Firma pokryła wszelkie koszty leczenia naszego sportowca. Ponadto wzięliśmy na siebie koszty transportu krewnych Aidosa do USA, by podnieść go na duchu. Każdy sport niesie za sobą ryzyko, zwłaszcza boks, ale zapewniamy Aidosowi wszelką możliwą pomoc. Według lekarzy nie ma zagrożenia dla życia. Aidosa będzie teraz pozostawał pod obserwacją przez 2 tygodnie, ponieważ sprawa dotyczy osobistego życia sportowca. Nie możemy podawać pełnych informacji. Także taka treść oficjalnego komunikatu. Z jednej strony ten komunikat jest optymistyczny, bo mowa jest o zdrowieniu i o tym, że życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, no ale z drugiej strony to sformułowanie o niezagrożonym życiu ma bardzo, bardzo szerokie znaczenie, bo można nim się posłużyć zarówno przy stosunkowo lekkim urazie, jak i przy poważnej kontuzji. Dokładnie takiej samej treści komunikat przecież pojawiał się na przykład po ringowej tragedii Magomeda Abdusalamowa. Wówczas także pisano, że życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a jak smutno Abdusalamow skończył, to na pewno wielu z Was wie, no ale miejmy nadzieję, że tutaj skończy się to wszystko jak najlepiej i tego życzymy Aidosowi Yerbosunulemu. Tymczasem w Acapulco rozpoczęła się doroczna konwencja Federacji WBC, podczas której najważniejszą sprawą z polskiej perspektywy rzecz jasna będzie kwestia obowiązkowej obrony pasa WBC kategorii Bridger przez Oscara Rivasa. Oczywiście na konwencji obecny jest Andrzej Waślewski, który będzie zabiegał o to, żeby Federacja WBC zaakceptowała pomysł dobrowolnej obrony przez Rivasa z Łukaszem Różańskim. Jak pewnie już słyszeliście, pojawił się pomysł, by walkę Różański-Rivas rozegrać w Rzeszowie. Pada nawet w tym kontekście konkretna data, czyli 25 lutego. No i powiem Wam, że mam wrażenie, że to się może udać, a jeśli się uda, to będziemy mieli pierwszą walkę o pas w Polsce od roku 2016, kiedy to we wrześniu Główka boksował z Aleksandrem Usykiem o tytuł WBO kategorii junior ciężkiej. Przypomnę tylko, że Andrzej Waślewski jeszcze 2 dni temu w wywiadzie dla ringpolska.pl, już będąc w Meksyku, pytano o tę ewentualną walkę Różański kontra Rivas w Polsce, mówił tak: nie chciałbym mówić za dużo, myśleć za dużo i wierzyć w za dużo, ale nie jesteśmy daleko od unikalnego i wyjątkowego eventu w Rzeszowie, także naprawdę przyznacie, brzmi to ciekawie i oby się udało, będziemy po prostu mieli w Polsce bokserskie święto. No, niewykluczone, że plany polskiej ekipy pokrzyżować będzie chciał na tym konwencie Eddie Hearn, który chciałby w roli obowiązkowego pretendenta dla Rivasa widzieć swojego zawodnika, czyli Alena Babicza. No ale Babicz póki co jednak narzeka na swojego promotora w oficjalnych wywiadach. W wywiadzie dla Seconds Out i twierdzi, że nie ma żadnej informacji na temat walki z Rivasem, który według niego boi się walki z nim i po prostu tego pojedynku unika. Chorwat twierdzi, że jako jedynka rankingu Federacji WBC powinien dostać mistrzowską szansę już teraz, a na razie w ogóle nie wie z kim, kiedy i gdzie, o co miałby boksować i gotów jest nawet pomyśleć o powrocie do kategorii ciężkiej, ale póki co sparuje sobie z Tysonem Furym, który szykuje się na Dereka Chisora. Ale wracając do konwencji WBC, to WBC tradycyjnie będzie na konwencji rozważać różne nowinki, jak to zwykle bywa, jedne z nich są mądrzejsze, inne są głupsze, przechodzą czasem i takie, no ale potem nie wszystkie się utrzymują, bo ringowa rzeczywistość weryfikuje niektóre innowacje i tak na przykład w tym roku pojawił się temat pięściarek transpłciowych, jednak uznano już na starcie, że nie ma dowodów na to, że transpłciowa pięściarka, czyli ta, która wcześniej była mężczyzną, przerobiła się na kobietę, zmieniła płeć, byłaby właściwą rywalką dla pięściarki, która jako kobieta się urodziła. Po prostu nie byłoby tutaj równej rywalizacji, więc wygląda na to, że temat ten na razie zamknięto i moim zdaniem bardzo dobrze. Nie mam żadnych uprzedzeń, jestem otwarty na takie innowacje, jak ktoś chce zmieniać płeć, niech sobie zmienia. Natomiast jeśli w grę wchodzi rywalizacja z inną kobietą w tym wypadku, tak, i w dodatku robienie sobie krzywdy, bo boks jest takim sportem, kiedy się robi rywalowi krzywdę, no to nie jest to trafiony pomysł z włączeniem zawodników, zawodniczek transpłciowych do rywalizacji. Taką mam opinię. Podczas tej konwencji WBC dyskutowano także kwestię wydłużenia rund w boksie kobiecym z 2 do 3 minut, jednak pomysł ten na razie też nie przeszedł. Dokładnie rzecz biorąc, uznano, że kobiety fizycznie są w stanie
stanie boksować na dłuższym dystansie, no ale wprowadzenie takiej zmiany uznano w tym momencie za niezasadne. I jeszcze kolejna sprawa, akurat moim zdaniem kompletnie głupawa, czyli rezygnacja z face-off podczas ceremonii ważenia, bo face-offy mają według szefa federacji WBC Mauricio Sulejmana być źródłem złych emocji, no i wedle tego pomysłu, to jest na razie pomysł, projekt, nie byłoby face-offów podczas ceremonii ważenia przed walkami mistrzowskimi i przed eliminatorami sankcjonowanymi przez federację WBC. Szef WBC Mauricio Sulejman mówi tak. To jest sprzeczne z kodeksem etyki i wartościami, które reprezentuje federacja WBC. W boksie nie chodzi o eskalację negatywnych emocji i niechęci pięściarzy do siebie. Chcemy kontynuować naszą drogę fair play, dlatego prosimy wszystkich promotorów, menadżerów, trenerów oraz pięściarzy o wzajemny szacunek. Według mnie, moi drodzy, idiotyzm czystej wody. Jak słyszę takie rzeczy, takie pomysły, to mam wrażenie, że Federacja WBC po prostu na tych konwentach chce zapewnić dyskutantom jakiś temat do rozmów i takie dziwolągi wymyśla. Przecież te face-offy podczas ceremonii ważenia czy podczas konferencji prasowej to jest nieodłączny element boksu. Taki argument, że tutaj się rodzą jakieś złe emocje, no potem w ringu też są często złe emocje. No, dalszy krok to chyba zakazać bicia się w ringu pięściarzom, żeby tych złych emocji nie było. Także moim zdaniem chory pomysł i mam nadzieję, że to nie przejdzie, a nawet jak przejdzie, to nie przetrwa potem próby czasu. Jeszcze a propos polskich akcentów na tym konwencie Federacji WBC, to myślę, że dobrym pomysłem byłoby, jestem przekonany, że Andrzej Waślecki będzie to robił, byłoby zapewnienie Fiodorowi Czerkaszynowi jak najwyższego miejsca w rankingu kategorii średniej, bo teraz są ku temu warunki, są mega pozytywne recenzje po tym występie Czerkaszyna w walce z Gallimore, była ekspozycja na antenie telewizji Showtime. Nie trzeba teraz już tłumaczyć, kto to jest Czerkaszyn, wysyłać jakiś wideo nagrań z jego walkami. Wszyscy widzieli walkę na Showtime, na pewno tam na konwencji Federacji WBC i już nazwisko Czerkaszyna poznali, więc wydaje mi się, że teraz wywindowanie Fiodora w rankingu federacyjnym będzie dużo, dużo łatwiejsze. A jeszcze kończąc tę prasówkę, to taka wrzutka, moi drodzy, Fiodora Czerkaszyna po walce pochwalił m.in. Al Bernstein, czyli czołowy bokserski ekspert w Stanach Zjednoczonych, członek bokserskiej Galerii Sław. To jest naprawdę nielicha postać i on na Twitterze na temat Czerkaszyna napisał tak: ten młody chłopak jest bardzo utalentowany, ja chciałbym zobaczyć go w walce z kimś z czołowej dziesiątki wagi średniej. Także mega wyróżnienie z ust wielkiego fachowca, cenionego eksperta i po prostu persony bokserskiej. Na pewno motywacja dla Fiodora Czerkaszyna, no i pewnie też jakieś tam paliwo, którym na przykład podczas tej konwencji Federacji WBC będzie mógł się posłużyć Andrzej Wasilewski. Na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Para mi gente con una pasión.